Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salt and Sanctuary. No i cóż, dziś bez zbędnego gadania jesteśmy znowu w tym naszym tutaj sanktuarium. I tak, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem nie pamiętam co się działo, była spora przerwa dla mnie. Poza tym, że na pewno trochę latałem za wrogami, bo mamy sporo gotówki. Miałem też dużo soli, ale wydałem już ją na poziom i... Tak, dotarłem do niewielkich wniosków, o których też chciałbym wam powiedzieć. Pierwsza rzecz, to jest chyba błąd. Ja tak nie sądzę, żeby sztylety były dobrym wyborem dla tego, co chcę robić. Więc będzie trzeba przerzucić epidemicznika i ewentualnie zabójcę usunąć. Są takie opcje. A druga rzecz, to fakt, że musimy zainwestować trochę w wytrzymałość. Maksymalny udzik, tym podobne rzeczy też są nam potrzebne, no, mimo tego, że gramy magiem. To chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. Pozwólcie teraz, że tylko szybko... jak to się nazywa? Przyzwyczaję się do sterowania, bo już nie pamiętam, jak to było. Okej, dobra. Jakoś to jest, więc chyba sobie poradzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję i dzisiaj, co dzisiaj w sumie? No dzisiaj można by było w sumie pójść zmierzyć się z wyzwaniami lasu. Tak, oczywiście, już musiałem dostać w głupi sposób. Czym same wyzwania lasu, nie wiem, czy są aż takie istotne, czy nie. Dobra. Ale tak, wydaje mi się, że to może być jedna z lepszych opcji. Aj, dobrze, że jeszcze pamiętam o tym wszystkim, bo wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Teraz będąc tutaj sobie przypomniałem o tym. Okazuje się, że jestem po prostu wielką lamą. Ja ogarniam wyżycie i tym podobne. Bo pamiętacie, tutaj był ten taki też z tych takich rycerzy potężniejszych, tych minibossów, jak ja ich nazywam. No więc tak, pokonałem go. Po prostu jak tam biegałem, sobie teraz przypomniałem o tym, że pokonałem go. Pomyślałem, że to zwykli przeciwnicy. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że nie są zwykli przeciwnicy, po tym jak mi upuścił chyba to. Tak, chyba to było to. No. Jeśli to jest prawda, to wybaczcie mi za to. Chyba, że to pokonam na odcinku. Jedna z tych opcji na pewno. Nie wiem, czy wydaje mi się bardziej, że poza odcinkiem to by się stało. Ale nie wykluczam możliwości, że robiłem to z wami na odcinku. Tylko już moja pamięć to po prostu aż tak wyparła. No i tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, to jeszcze mam tutaj do naszego mieszka pierwszej klasy, który jest tam trochę ulepszony, chociaż nie pamiętam jak bardzo do końca. No i dzisiaj, idąc tutaj na te miejsca, muszę sobie przypomnieć, jak się z magii korzystało, żeby jak najłatwiej, powiedzmy, pozbyć się tych nietoperzy, tym podobnych innych przeciwników. Tak, błyskawice mają zdecydowanie za krótki zasięg, żeby były komfortowe dla mnie. No i też za dużo chyba energii wymagają, więc musimy się skupić głównie na kulce ognia i ewentualnie na mieczu. I dobra, tu mamy tego zawodnicę takiego z nożykami. Nie lubię ich, ale jakoś to przeżyjemy. A jeśli chodzi o same rzeczy, to tak, antidotum. Worki soli. Obie rzeczy będą bardzo cenne, przy czym... Będę udawał, że antidotum bardziej... Ten, nie będę ukrywał, że antidotum znacznie bardziej. No ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy, tylko idźmy przed siebie. Tak, a co my tu jeszcze mamy? Kolejne antidotumy. Batok i gluta na głowę, rzecz jasna, jakby inaczej. Weźmy to. Nie błyskawica, kulka ognia, raz lepiej. Dobra, nie mam ich na pasku, więc musimy tak ręcznie użyć antidotumów. Popijemy je jeszcze czerwonym odłamkiem, żeby się trochę podleczyć i tak, no. Tym razem nie jestem ślepy, widzę was. Więc tak, tak. Okej, bierzemy spadaczyka. W sumie co dalej? No nie wiem, nie wiem co dalej. Być ostrożni, bo pamiętam, że tutaj się męczyłem z tym wszystkim. Więc no, cokolwiek tu jest ukryte, jakkolwiek tu jest ukryte, możliwe, że nie znajdziemy dzisiaj w pełni, bo mój główny cel to jest jednak przeżyć, zobaczyć co jest dalej. Zobaczyć co sobie przypomnieć i dojść do tego co jest dalej, bo... No jak wspominałem, byłem dalej. Bo zdobyłem pierwszą, pierwsze przedłużenie mechanik poruszania się, że tak to nazwę dziwnie. Pamiętam, co to konkretnie było, pamiętam tylko, że właśnie, że było, więc stąd wiem, że no, musiałem dojść
chociaż odrobinę dalej. A teraz co my tu mamy? Najemnik i puklerz. Najemnik chyba był od wzywania drugiego gracza do koopa. Brawo, gwiezdny klucz. Brawo. Musiałem zlamić. Nie byłbym sobie naprawdę, gdyby do tego nie doszło, więc a, tak. Piękne po prostu zlamienie. Musimy iść tam jeszcze raz. Dojście tam jeszcze raz będzie jakimś problemem. Nie, wydaje mnie się, więc tak. Po prostu życzycie mi szczęścia. No, wpadnę tą samą pułapkę. Super. No, coś mi się nie widzi tutaj dzisiaj. Ta rozgrywka, jeśli ja ciągle wpadam na tą samą pułapkę, jeszcze daje się trafić zwykłą przeciwniczką, no bez przesady. To nie jest mój dzień, definitywnie, no ale dobra. Widzimy się na miejscu już, jak właśnie tam dojdę, żeby nie marnować wam więcej czasu. No cóż, niestety niefartowny upadek, jak widzicie. Nie zabił, przez co wpadłem we wrogów i podobno. Tak, to nie jest mój dzień. Jestem zbyt zlamiony dzisiaj, że tak to dziwnie nazwę. No ale dobra, nie przejmujmy się tym jednak, bo nadal jest nadzieja na to, że mi się uda. I tak tym razem nie wpadnę na tą samą pułapkę. Bądźcie ze mnie dumni, proszę was. Okażcie jakiekolwiek współczucie dla mojego nieogarniania dzisiejszego. Byłbym bardzo wdzięczny po prostu. No ale dobra. Idziemy i tym razem, no jednak chyba lepiej będzie, jeśli wam to pokażę wszystko, żebyście widzieli, jak nie ogarniam. Jak mogę ginąć, lamić i tym podobne. No poza tym, że na pewno czegoś to już nauczyłem, to, że muszę mniej ciosów wyprowadzać, a bardziej myśleć o tym, jak je wyprowadzam i po co je wyprowadzam. Wiemy, co tutaj z nietoperzami. Nie będę spamił we wszystko, tylko kliknę wtedy, kiedy trzeba. I proszę, jedno dobre cięcie. Potrafię czasami nawet dwa nietoperze usunąć. Dobra, teraz tutaj mam tego aż skrytobójcę, którego warto pokonać, żeby nam potem nie przeszkadzał. Ostatnio spadłem gdzieś mniej więcej na wysokości, co ciekawe, tego. A potem jak tam próbowałem wrócić, to no, widzieliście, jak to się pogrążyło, bo byłem dosłownie tam na dole i okej. Trochę energii zmarnowane przez to, że tylko jednego gluta trafiłem. To znaczy z Firebala. Firebolta, ognisty pocisk, jak to tak zwał, po prostu użyć. Byleby tylko móc właśnie pójść dalej. I przy okazji wiemy już, jak się nazywają te glutosfory. Przynajmniej sądząc po nazwie przedmiotu, który wpadł. Bo dostaliśmy żel wyłatującej cytoplazmy, jeśli nie mylę teraz nazwy, którą przed chwilą można było wyczytać. Ale tak, ogólnie prawdopodobnie jest to właśnie trująca cytoplazma, więc no. Jedna tajemnica z głowy. I teraz, kiedy już tu jesteśmy, to muszę być ostrożny. Pełnić jeszcze raz tego samego błędu, co ostatnio. A. Okej. No won. Nie pamiętam, czy oni się odnawiają, czy nie. Ale tak, jak widać, daliśmy radę i teraz można iść do góry albo na dół. Co jest... Czyby wisielec był? Tak, ale nic z nim nie mogę zrobić. Więc tak. Zaraz tam pójdziemy. Ale też chcę sprawdzić coś na dole, bo tak, czemu nie. Co tu jeszcze mamy? Srebrny liść. Warto zobaczyć sobie zaraz, czym jest srebrny liść. To jest na pewno jakiś przedmiot. Tak, srebrny liść. Okej. Dobrze. I tu jeszcze żel trujący cytoplazmy. Brawo, udało mi się. I tu mamy właśnie opisy. No, taka sytuacja. A jeśli chodzi o samo to miejsce, to nawet wiem, gdzie jesteśmy. Jest tutaj nowe mierze. Jakieś tak. Opiera się mocno o truciznach. Na truciznach. No i proszę, jest tutaj opis. Jeśli chodzi właśnie o nich, to tutaj są inne możliwości. Czy się do nich przyłączę, nie wiem. Chyba czemu nie? Zawsze będziemy mogli tutaj wtedy ewentualnie coś kupić u niego.
A nie kojarzę, żeby były jakieś większe kary za zmienianie przymierza, więc... Sanktuariów, jak zwał, tak zwał. Więc no. O, nieznajomy przybywa pod porośniętym mchem drzewo. Bez obaw, wszystko wyjaśnię. Spotkałeś kiedyś leśną zjawę? Nie. No, no, no. Tym kamiennym korzeniem, lub, jak nazywają mnie niektórzy, leśną zjawą. Przez tysiące lat pozostawaliśmy w lesie. Zawsze byliśmy wierni leśnym duchom. I wymyślali, wielbili... Wielbili i gnej dla niezliczonej rzeszy ulotnych bóstw i demonów. Ale nasz las jest wieczny. Okej, trochę się pogubiłem w tym, jak zresztą było słychać, ale tak. Nasza zła reputacja bierze się zapewnie z miłości do trucizn. Ale, przyjacielu, trucizna to wspaniała rzecz. Trucizna, tak jak las, wdziera się do świata ludzi, rozprzestrzenia się i niszczy, aż wszystko wróci do ziemi. Człowiek to doprawdy przeklęta istota, a las pragnie zakończyć jego egzystencję. Ale leśne zjawy chronią las, więc on chroni nas. Chcesz zostać leśną zjawą? Chcesz rzucić okowy fałszywych bogów i bawić się w trującym cieniu lasu? Zbliż się do ołtarza i przyjmij przysięgę. Na tym wyrzekniesz się trójcy postatom, okej. Okay. Mógłbym to niby zrobić, ale trochę się obawiam tego za postatą. Oby to nie było właśnie jakieś konsekwencje, więc póki co może tego nie zrobimy. Ale no, jest tutaj kolejna opcja. Ja akurat delikatnie pamiętam. Ona mocno związana z właśnie z truciznami. A jeśli chodzi o sam ten moment, to tutaj brawo, dam się złapać. Jak widać tam ten duży gościu powraca. No niestety. I teraz skok wiary. Czy się udał? Tak, udał się. Mam tutaj szarą perłę, czyli kolejną okazję do zresetowania jednego punktu. To będzie można lada moment zrobić, ale no, na razie mi się jakoś nie śpieszy z tym, więc po prostu idźmy przed siebie. Może jedząc przy okazji trawę. I ciekawa sprawa, że patrzcie, gdzieś te wisielce zmieniałem za każdym razem, no i idziemy gdzieś do szalonego alchemika. Okej, okay, dobra. Mogę powiedzieć szczerze, że pamiętam tego bossa trochę. Ale kojarzyłem go z całkowicie innym miejscem niż to, więc tak. Po prostu... No. Pamiętałem bossa, nie pamiętałem lokacji, w której on jest. Tak najłatwiej chcę powiedzieć. Łatwo będzie go pokonać zapewne przy użyciu magii. Bo jak wspominałem, magia jest tu mocna. I... No. Mam ochotę na bycie magiem, więc dlatego będziemy mieć trochę łatwiejsze życie w co niektórych miejscach niż w przypadku innych strategii. Jedz liścia, byleby szybko, nawet dwa liście może. I zjedz niebieskiego liścia. Dobra. Co? Ktoś mi wytłumaczy, co się stało, bo walczyłem, bo okej. Okay. A nagle tak zauważyłem, że straciłem cały pasek życia. Cóż, pierwsza śmierć na bossie, jakimkolwiek do tej pory. Przy czym to spotkanie z tym takim... Nie pamiętam, jak się to nazywało, ale ogólnie z tym takim potworem morskim na statku się nie liczy, bo tam... Dla tych, którzy nie wiedzą, gracz powinien przegrać. Słyszałem, że nie jest to jakby wymóg, ale tak, powinien przegrać. A nawet jeśli się uda, to... Aha, już od razu rzucę jakieś takie dziwne rzeczy. Ale tak, nawet jeśli wygra, to ponoć to oczywiście nic nie zmieni, ale jakoś tam... Mniejsza bądź większa nagroda na niego czeka, więc tak. Po prostu... Można powiedzieć, że standardowa metoda na From Software. Czyli coś, z czym gracz sobie nie poradzi po to, żeby go nastraszyć. A jak sobie poradzisz, to tak naprawdę no, dużo to nie zmieni. To jest idealnym przykładem w wielu ich produkcjach. Nie tylko Sekiro czy Elden Ring. A sięga nawet dalej do ich, można powiedzieć, pierwszej gry
którą ja kojarzę od nich jako tako. Jednej ze starszych, czyli do Demon Souls. Ale tak, o tym może nie będę tutaj opowiadał. No i cóż, tym razem się udało lepiej. Ale nadal, bitwa była nie najłatwiejsza przez to, że łatwo było mnie pokonać. Nie mam achievement The Forest. Za pokonanie tego alchemika i mamy ucho szalonego alchemika, czyli wniosek następujący. Jest to coś unikalnego bardzo i lepiej tego nie używać na byle co. Jeszcze czarną perłę i omszały klucz. Okej. Okay. Jako, że nie ma nigdzie innego przyjścia, a zdobyliśmy tutaj taki kluczyk, to chyba można spokojnie powiedzieć, że trzeba wrócić do tego sanktuarium, w którym byliśmy przed chwilą. Tam prawdopodobnie coś na nas czeka. Aha. Czy tutaj był blob? Ciekawe. Teraz się sprawdzi, ale na razie jeszcze mam tutaj takiego brzydala do pokonania. Tak to wiem, że nawet jeśli go pokonam, będziemy mieć wystarczająco dużo soli na jakiś poziom. No zdecydowanie mamy. Więc tak, no weźmiemy kilka poziomów, czemu nie? Tak, kilka poziomów, a nie, dobra, X-em się tutaj zwiększało, bo chyba, że mamy tylko jeden za 6000. Dobra. Tylko umiejętności w takim wypadku. Jak mówiłem, pójdę na miecznika raczej klasy pierwszej. Ale to jeszcze nie teraz. Najpierw pomyślmy o czymś ważniejszym, jak chociażby gdzie to jest. Lekka zbroja klasy pierwszej. Czemu klasy drugiej? Chciałbym to wziąć jak najmniejszym kosztem. Musiałbym... w takim wypadku tędy, ale to znowu mi da bicza. Albo bicze, no ale już bicze lepiej, bo i tak mam jedynkę w biczach. Ewentualnie w sumie nie muszę tego zmieniać, mogę się skupić właśnie na biczu, jeśli chodzi o broń jakąś. No ale dobra, na razie nie będę o tym myślał, i tak tego nie zrobię i z takich ważniejszych spraw to... ja chciałem w sumie coś takiego mieć. Już nie pamiętam. A coś było takiego, kojarzę, naprawdę istotnego. Cóż, na pewno wezmę to. Co mogę już wziąć laski drugiej klasy? Nie kojarzę, czy jakoś niedługo znajdziemy taką, czy nie, więc... więc na razie nie będę się tym przejmował, wezmę też magię, no. I tutaj mamy dostęp już powoli do czarownika klasy trzeciej, więc tak. Jak trzeba będzie jakieś potężniejsze magie, czy coś, to zawsze już jesteśmy do tego gotowi. A jeśli chodzi właśnie jeszcze też o bronię, bo tam mam tego bicza. Atok tak właściwie. A jak widzicie, nie ma najbardziej wymyślnych animacji. Ale mogę wam pokazać też potem jego działanie. Potem, bo na razie mój mieczek jest... jest na jedynce? Okej, okay, mi się wydawało, że on był dużo bardziej ulepszony. Ale skoro na jedynce. Jakaś tu jest kinka. Żołnierski wiersz, jakieś... potwory, cokolwiek to jest. Można pójść tutaj... do zapadniętej warowni na dół. Przepraszam bardzo, jak ja mam to pokonać? Jak to po prostu zdawało mi obrażenie i się od razu na mnie rzucało, tak, że mnie stanokowało. Okej, zgniło żerce. No ale wracając. No więc możemy albo pójść tam, albo w sumie chyba gdzieś tam wyżej, co? Nie mam pomysłu do końca, gdzie chcę iść. Ale... powiedzmy, że na razie chcę walczyć o moją sól, więc... dobra, nie odzyskam soli. Nie odzyskam soli, po prostu... chyba po prostu musimy się liczyć z tym, że to jest nie do odzyskania. A sama lokacja może być nawet za trudna dla nas. Może polecam w jakimś złym kierunku. Więc nie wiem. Ale dobra, tutaj mniej więcej. Fajna sprawa, że te znajdźki zostają. I dobra, błyskawicą jesteśmy w stanie ich szybko eliminować. No ale to błyskawicą. Która jest jednak potężniejsza trochę. Więc tu mamy ciekawe paszcze z gniłożercy. I tak, co ciekawe to... stricte błyskawice są takie potężne. No nie wierzę. Już myślałem, że ucieknę od niego na chwilę i nie zginę. Ale znowu to samo.
Tak więc takie... Popatrzycie sobie jeszcze przez chwilę pewnie klamię. Ale tym razem spróbuję już odpuścić sobie tą sól. Niech sobie leży, nie będę za nim wyjątkowo płakał. I uciekamy, już nawet niech będzie tędy. Po prostu chcę uciec. Nie chcę mieć... co się nazywa? Do czynienia z niczym innym. W tamtym miejscu i co tu mamy? Las oczu? O! To było przejście od jeszcze jakiegoś innego miejsca. Pieśń kryształowej fosy? Czym jest? Przepływy spadek skupienia kosztem spadku kondycji? A, nie do końca chyba rozumiem. Dobra, chyba nie rozumiem, ale dobra, idźmy. Idźmy dalej. My tu mamy... Nie. Błagam, nie. I tu z czystą premedytacją mówię, pamiętam to dziadostwo. Jest to jeden z bossów, za których się najbardziej męczyłem ze wszystkich tych, których znam. Więc nie wiem, czy go pokonamy. A jeśli tak, to nie wiem kiedy. No, bo jest duży, wredny. Porządnie bije. I no, a ja nie umiem z nim walczyć. No chyba, że znowu się potwierdzi to, co mówiłem w innym zakresie. Magia po prostu jest taka potężna, że z nią to będzie łatwo pokonać wszystko. Albo mogą go źle pamiętać po prostu przez to, że wtedy jeszcze nie do końca miałem grać dobrze. Dark Souls są podobne rzeczy. A teraz już bądź co bądź jestem trochę bardziej ogarnięty. Już nadal daje się trafiać jak jakiś głupi jełop. Dobra, masz skulki. Dało mu to jakiekolwiek obrażenia? Nawet jeśli to... zdecydowanie mniej niż zadaje błyskawica. Więc tak... ostateczna chwila. Musimy być bardzo ostrożni. Bo jeden błąd może oznaczać naszą śmierć. No jak widzicie, jest bardzo szybki w swoich atakach. Ale na szczęście, jakimś cudem udało się go pokonać. Nie wiem, czy to fart nagrań, czy coś, ale... pokonany. I achievement the keep. Pokonanie tego dziadostwa. Mam tutaj zielony klucz i ruch krakińskiego cyklopa. Nie wiem, do czego to wszystko, ale... tak. Dzięki za to i... Pieczara... Agera. Okej. Okay. Nie wydaje się to być najmilszym miejscem. Zresztą chyba i tak to nawet nie możemy się dostać. Więc dobra, bierzemy mieczyk i idziemy. Więc na to, że może nie podniemy przy pierwszej okazji. Mam taką nadzieję. O nie, o nie. Widzę tych... zgniłożerców, czekaj, tam było! Dobra, śmierć. Oczywiście, oczywiście. Cała moja sól u niego znowu. Ej, niedobrze, niedobrze. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tam iść. Nawet jeśli to muszę podbudować sobie życie. Inne takie. Ale dużo mi nie pozostało, jak tam właśnie iść. Z nadzieją na odzyskanie teraz tej soli, żeby ewentualnie się ulepszyć. Więc tak. Idziemy. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej. Całe szczęście jest to blisko, jak widać. Ale tak, zgniłożercy są wszędzie. I ile w ogóle mam na liczniku czasu? 24 minuty, dobrze, nie jest aż tak okropnie. Muszę coś zrobić. Jest tak... najprościej mówiąc, zastanawia jedna kwestia. A jakby to powiedzieć... ile tak naprawdę jeszcze jest rzeczy, które tutaj przechodziłem kiedyś, bo jak mówię... ja pamiętam, że zrobiłem jakąś jedną specjalną właśnie metodę poruszania się, ale nie pamiętam, jaka to była metoda i gdzie ona była. Pamiętam tylko tak... głowę niektóre rzeczy. Jakieś tu
się budynek. Ale obawiam się, że nie. Jakieś leśne kły. Jesteśmy wyżej. Albo kolejnego z lasu, takiego, tego strzelca. Okej. I dostajemy z nich czerwone odłamki. Fajnie, czyli wiem, gdzie bym mógł farmić sobie miksturki. Jako, że nie będę pewnie chciał na nie wydawać. Tak jak też... to mogę powiedzieć szczerze, znowu przywrócenie Dark Soulsów, jak w Dark Soulsach dwójce. Chyba poza moim pierwszym, takim pierwszym, całkowicie pierwszym podejściem do Dark Soulsów 2. Nie. Rozproszyłem się, przez co znowu zginąłem. No ale tak, dokończę myśl i potem się spotkamy tutaj, na ile dożyję. Tak, poza moim takim pierwszym podejściem, spotkaniem z Dark Soulsami dwójkami, gdzie dosłownie grałem z kimś w koopie. Tak, wiem, nie powinienem się z tego chwalić. Ale to mi też nauczyło dobrze potem grać Dark Souls Nord Solo. Przynajmniej dobrze, jak na mój głos, bo oczywiście widzieliście, jak to wygląda w Eldenie chociażby. Że nadal jestem jełopem. Nie. To, co tutaj teraz stało, to już... To nie. Ja chyba skończę ten odcinek zaraz, no ale kontynuując. To tylko na tym podejściu, jako jedynym chyba ze wszystkich, to tak dosłownie mówiąc, kiedykolwiek byłem kryształy życia. Byłem to takie zużywalne dodatkowe miksturki. Co? Ale tak. Chyba był jedyny moment, kiedy kupowałem te kryształy leczące, czy jak się tam nie nazywały. I nawet nie dlatego do końca, że ja chciałem, tylko nie potrafiłem grać. A jak już nie potrafiłem grać, to często mi się stresy kończyły. A powiedzmy, cudy lecznicze, które miał ten, z którym grałem, co też na długo nie starczało, bo no, byłem totalnym jełopem. Zeszliśmy do wniosku, że lepiej będzie dla nas wszystkich, jeśli będę kupował te kryształki. To, co dropiło tam z niektórych przeciwników, to no nie było wystarczające. I tak, dla ciekawskich, kukieł człowieka, czy jak się tam czy nazywało, też mi brakowało. Ciągle. Nieważne, jak dużo bym ich farmił, zdobywał i tym podobne. To tak... O! Nie mówcie, że tu było... Sanktuarium. Cały czas ja tam zginąłem kawałek dalej, bo tutaj nie zajrzałem. Jak no to nieźle. Zlamiłem. Ale tak, kontynuując. Nawet mimo tego, że ten gość właśnie sam prezentował mi bardzo duże ilości tych kukieł od siebie, to brakowało. A o Soul Memory swoim to nawet nie będę wspominał, bo było aż do przesady za duże. Tutaj padł ostatnio, tak, to było tutaj. A jeśli tutaj, to ten kawałek dalej. Dobra, więc jak mówię, na spokojnie. Zaraz będziemy kończyć odcinka, bo doznałem delikatnego triggera za utratę 6000 soli. Teraz tutaj dwóch przyjdzie. Więc teraz w ramach zemsty ja dobiję ich. Jeśli tylko dam radę rzucić błyskawicą. Od tego zależy mój los. Teraz tak, nożyk, czy w sumie mieczyk. No to nadal miecz, nie nóż. I możemy iść dalej. A nóż może właśnie się uda znaleźć to miejsce, na którym zakończyłem swoje spotkanie ostatnio z Salton Sanctuarium na PlayStationie. Dobra. Szybko tu. Z dwa, tak. Tam się teraz nie dostaniemy niestety. Jeszcze przez chwilę, co najmniej. Tam wyżej można dojść łatwo, a tutaj co mamy? Zielony klucz otwiera przejście. Dokąd znowu prowadzi? Dobra, nie wiem dokąd prowadzi, ale sprawdzę to, bo to wydaje się być jakimś skrótem.
Ciekawe miejsce. Smutkiem jednak stwierdzam, że nadal milczenie nie mówi nic, gdzie jesteśmy. No, błazna strój, błazna pantofle, błazna. No cóż, tak ty idę od niechcenia, nie wiem gdzie, jak. A znaleźliśmy chyba właśnie to miejsce, na którym skończymy spotkanie. Są mniej więcej ciągle w sumie ten etap. Nie to miejsce, bo miejsce było inne na pewno. Przynajmniej tak mi się to skojarzy. Ale tak, nieistotne, mamy ten etap już chyba. I daj przyjacielu, przychodzisz pogadać. Z mojego punktu siedzenia doskwiera ci obłęd. Widelec, łyżka, nóż i żona topielca. No cóż. Tam skąd pochodzę, wnętrze jest na zewnątrz, a góra jest na dole. Talerzyk, kubeczek, miska i złamanej wdowy duszyczka. Jeśli chcesz zyskać to spojrzenie, zaufaj mi, warto. Łokieć, szczęka, kolano i co na dnie morza pochowano. Tak. Nie bój się i wyciągnij dłoń. Piętnie kryje się wielka moc, wykutą ją żarze, palącą myśl ci skojarzę. I mamy to, pierwszy achievement, Branded. Mamy wypalone właśnie jakby coś na ręce, co pozwala nam zrobić takie coś, ululu, magiczne i proszę, chodzimy do górnogami. Tak, i tu mogę wprost powiedzieć, że na tym kończymy. Znaczy, nie kończymy odcinek bezpośrednio, tylko kończą się te wszystkie jakieś wielkie informacje czy tajemnice, które znam na temat Salton Sanctuary. Tak, jak chodzimy w ten sposób, to też są takie jakby rzeczy, które rozpraszają tą moc. No. A błazna już nie ma. I dobra. Jak mówię, zdobyliśmy coś. Na tym skończyłem, można powiedzieć, moje spotkanie. Nie chciałem wspominać wcześniej, co to konkretnie było, bo no nie lubię aż tak zdradzać niektórych tajemnic czy sekretów. Ale tak, powiedzmy, że po prostu w ten sposób możemy się bawić, wchodzenie do górnogami. Wejście z bujów. Okej, kamienny alchemik, miło. A kamienny alchemik ogólnie mówiąc jest czymś bardzo cennym. Ale o tym będzie za chwilę. Bo tak, mówiłem, że mam kończyć odcinkę, jednak robię swoje, ale no. O tym będzie, jak mówiłem, za chwilę, bo chcę wam najpierw, jakby to powiedzieć, najłatwiej uświadomić parę kwestii. I oto, że nawet jeśli macie alchemika, dla tych, którzy ewentualnie zaczynają grać teraz, tak jak u mnie to zobaczyli, nie oznacza to, że możecie sobie pozwolić na korzystanie z niego często, więc to, co oferuje alchemik, jest super, ale musicie być bardzo oszczędni, a najłatwiej nazwać, z jego usługami, bo potem będziecie żałować decyzji. To mogę powiedzieć z pełną premedytacją, bo jestem prawie pewien, że sam korzystałem na jednej broni kiedyś z usług alchemika, bo tak, one są też związane z bronią, a potem tego żałowałem, ale okej. Póki co szybko tu patrzmy, dokąd to prowadzi, to jest to miejsce, o którym myślę, bo wydaje mi się, że tak, to jest to miejsce, o którym myślałem. Super. A więc tak, no, mamy to wielki, piękny skrót na prawie że początek gry. Co w sumie nie jest takim odległym miejscem, ale nadal. I tak, jeśli natomiast chodzi o samego alchemika, to będę musiał przemyśleć o jakimś, pomyśleć o jakimś sensownym miejscu, w którym go umieszczę, żeby pokazać wam, jak działa alchemik i wszystkie jakieś tam zasady jego działania. Też będę musiał przemyśleć, czy chcę coś u niego zrobić. Chociaż tak, raczej się znajdzie coś. Ale tak, tym razem już tak w pełni serio, no poważnie, bez przedłużania, na tym kończymy. I cóż, moja irytacja śmiercią z 6000 soli, można powiedzieć, że jest odbudowana tym, że szybko znaleźliśmy błazna. To jest zaskakujące, bo ja dokładnie nie pamiętam, gdzie on jest, tak na ślepo tu przylazłem. I tak, ja sobie tu jeszcze potłukę tych wszystkich, może zbierając ich włosy, czy co tam z nich wypadało. A my się widzimy za jakiś czas, więc no, trzymajcie się i hej, hej.